Witajcie kochani. Dzisiaj będzie śmiesznie, ironicznie i tragicznie. Wszystko w jednym. Dlaczego? Słuchajcie, ostatnio Ministerstwo Zdrowia postanowiło zadbać o pacjentów z bólem. Kochani, zajebiste. Dostajemy ankietkę, którą wypełniamy u lekarza. Jest oczywiście skala z buźką uśmiechniętą lub taką nieuśmiechniętą. I słuchajcie, pytanie, które rozwaliło mnie totalnie. Dlaczego? Dlatego, że kochani, to pytanie zadaje się osobom w przypadku depresji. No ale dobra, widocznie Ministerstwo Zdrowia uważa, że jest to pytanie bardzo istotne dla pacjentów z bólem. Jak brzmi pytanie? Czy jest coś, co Was jeszcze cieszy w życiu? No słuchajcie, gdyby nie fakt, że nie mogę się śmiać, bo mnie mięśnie bolą, to bym się zeszczała ze śmiechu. Słuchajcie, zamiast nas leczyć, zamiast nam dać nowoczesne leczenie, zamiast nam pomóc, zamiast zająć się tym, co powoduje ból, bo nie każdy ma choroby rzadkie, są różne przyczyny bólu, Ministerstwo Zdrowia pyta się, co Was jeszcze cieszy. I co Wy byście zrobili w takiej sytuacji? Jesteście naćpani, jesteście obolali, jesteście wykończeni fizycznie, psychicznie. Na dodatek chcą Wam zabrać leki, bo kolejna rzecz, kochani, to jest kolejny hit Ministerstwa Zdrowia. Relanium. W moim przypadku relanium jest lekarstwem, które jest jednym z nielicznych działających na rozluźnienie mięśni w przypadku tej choroby, tego schorzenia. No ale niestety wyobraźcie sobie, że okazało się, że pewne babcie przećpały relanium, brały je jak tiktaki i się uzależniły. Więc co wymyśliło ministerstwo? Ukarze wszystkich pacjentów za to, że kilka babć przećpało. Więc prawdopodobnie zamiast relanium będziemy dostawali tiktaki, zasłużeni dostaną mentosy. Słuchajcie, to jest kpina. Kpina. Nagle Ministerstwo Zdrowia odkryło, że relanium, uwaga, uzależnia, tak samo jak diazepam. Słuchajcie, ręce i cycki opadają. Ja biorę relanium już od ponad roku. Doskonale wiem, że uzależnia. Doskonale wiem, jak je dozować. Ale że z powodu kilku starszych osób, które przećpały relanium, ma się odbierać leczenie osobom, dla których to jest jeden z nielicznych leków pomagających rozluźnić mięśnie i nagle Ministerstwo Zdrowia się obudziło. Kochani, żyjemy w kraju, gdzie morfina jest dozowana w najniższych dawkach z możliwych w całej Unii Europejskiej. Chrzanimy, że Unia Europejska jest B. Polskie hospicja są jeszcze bardziej BB. Kochani, u nas daje się zaniżone dawki leków przeciwbólowych, dlatego Polacy, jak umierają często w hospicjach, są zasrani, zasmarkani, zapłakani, zaszczani i wszystko inne. Mają szczęście, jak ktoś ich umyje. Dlaczego? Bo umierają w cierpieniu. Pacjenci bólowi dostają też niewielkie ilości leków. Dlaczego? Dlatego, że to uzależnia. Nieważne, czy bierzecie plastry przeciwbólowe, z lekami, z opiatami. Nieważne, czy bierzecie proszki, jak relanium, tak jak ja. Nieważne, czy bierzecie inne opiaty. Teraz Ministerstwo Zdrowia postanowiło, nie wiem, przerzuci nas chyba na ziółka. No na ziółka już nas przerzuciło, bo każdemu proponuje marihuanę leczniczą. Kochani, ja nienawidzę papierosów i w życiu nie zapalę marihuany leczniczej, choćbym się zesrała z bólu. Ale nie. Relanium mnie uzależnia. Słuchajcie, kpina. No i to pytanie, które mnie rozwaliło. Czy coś mnie jeszcze w życiu cieszy? Sprawia przyjemność. Tak, sprawia mi największą, kurwa, przyjemność głupota naszych polityków. I co mnie najbardziej cieszy? Jak słucham durni, którzy... Słuchajcie, jak wiecie, w Polsce jest teraz tragedia. Fala powodziowa przeszła, przechodzi przez inne rejony. Jest to tragedia. Ja nie powiem, że nie...
Powiem, że wręcz przeciwnie. To jest straszna tragedia dla ludzi, którzy to przechodzą. Drugą tragedią jest to, że był sprzęt, który czekał 3 dni i osoby, które mogły z tym sprzętem pracować i mieszkańcy, którzy po 3 dni czekali na to, aż się pojawi ktoś, kto pomyśli o zarządzaniu kryzysowym. Bo przecież na logikę tego się nie da zrobić. To trzeba sprowadzić fachowca, który powie komu, co i jak. Ludzie, to wystarczy ruszyć łbem. Ale nie, politycy, których potem widziałam w internecie, przerzucali się elegancko winą. Nie, my nie jesteśmy winni, wy jesteście winni. Nie, nie my, tylko wy, nie wy, tylko oni. Słuchajcie, 3 polityków rozmawiało z 3 różnych ugrupowań i zamiast ruszyć głową, jak pomóc ludziom, przerzucało się odpowiedzialnością. Nie, ty jesteś winny, nie, ty jesteś winny, wy jesteście winni. Kochani, cyrk. I właśnie mamy chyba tych samych fachowców albo tego samego standardu w Ministerstwie Zdrowia, którzy wymyślili sobie, że przejdziemy na ziółka, na tiktaki, na mentosy, nie wiem, na cokolwiek. Słuchajcie, byle nie na czekoladę, bo od niej mam zatwardzenie. Prawda jest taka, że z powodu głupoty albo wieku paru osób pacjenci bólowi mogą stracić lek, który ich ratuje. Słuchajcie, ja doskonale, ja już Wam chyba to opowiadałam kiedyś, doskonale wiem, że ja mogę mieć syndrom odstawienia. Doskonale wiem, jakie dawki mogę brać i doskonale wiem, jakie są skutki tego i doskonale wiem, jakie są skutki tego, kiedy tego nie biorę. Kochani, idiotów mogą sobie robić w ministerstwie. I idiotów mogą sobie szukać w NFZ-cie, w ministerstwie, w ZUS-ie, gdziekolwiek chcecie. Większość lekarzy w tej chwili, orzeczników, zawsze działa na rzecz ZUS-u. Tak samo jak się przyczepili do mnie. Obserwacja. Kochani, prawda jest taka, że to, co dzisiaj mówię, to jest wręcz tragiczne. Tragiczne jest to, że zarządzają nami ludzie, którym nie zależy na społeczeństwie, nie zależy na dobrobycie, nie zależy na tym, abyśmy byli zdrowi, bogaci, zadowoleni. Nie. Z nas się robi idiotów. Krzyczymy na Unię, że Unia wprowadza różne łady, zielone łady, takie łady, inne łady, że krowy pierdzą, świnie pierdzą, ludzie pierdzą. Kochani, jeśli nasi politycy tak nie lubią Unii, to niech się nie pchają do Europarlamentu i nie biorą pensji w euro, bo jakoś im nie przeszkadza smród euro. Wręcz przeciwnie, im to pachnie. Ale z własnego narodu, z własnych ludzi, z Polaków, robi się idiotów. Idiotów. Jeśli ktoś myśli, że ja od 6 lat testując różne leki, kochani, ja byłam jak świnka. I jestem jak świnka. Świnka doświadczalna. To słuchajcie. Albo nie, chyba króliczek też ładnie brzmi. Króliczek doświadczalny. Nieważne. Kochani, ja doskonale wiem, które leki na mnie działają, jak na mnie działają i które mogę brać. I wiem, jakie są skutki uboczne wzięcia czasami jednej pigułki. Jednej. Dlaczego? Linefor. Jedna pigułka wystarczyła, żebym przez tydzień czasu miała krwotok z nosa. Mi nigdy nie leciała krew z nosa. Tydzień czasu. Co chwilę krwotok z nosa. W końcu wylądowałam nawet już na pomocy nocnej, żeby ten krwotok zatamowano mi, bo sam nie przechodził. Kochani, lekarz mi powiedział jedno, ma Pani szczęście, że poszło Pani nosem, a nie mózgiem, bo miałabym już wylew. To się nazywa ryzyko, które ja podejmuję jako pacjent, żeby radzić sobie z bólem. Ale nie. Nam teraz ministerstwo i chyba teraz mamy panią minister, już nie pamiętam, kogo tam mamy, robi ankietę z głupim pytaniem. Co nas jeszcze cieszy? Ja Wam powiem, co nas jeszcze ucieszy. Ludzi takich jak ja. Dostęp do nowoczesnego leczenia. Szybka diagnostyka. I dbanie o poprawę jakości życia
i nie robienie z nas nędzarzy i żebraków. Kochani, prosta rzecz. Jeśli ja wezmę 2 razy relanium, jeśli ja wezmę 2 razy środki przeciwbólowe, jeśli ja wezmę 2 razy środki rozkurczowe i 3 raz jeszcze wezmę środek rozluźniający mięśnie, to zdajecie sobie sprawę, jak ja się nadaję do pracy? Mogę testować materace. I też nie wszystkie. Dlaczego? Bo ja jestem naćpana. Owszem, ja robię pewne rzeczy, ale po takiej ilości proszków nie ma szansy, żebym ja albo nie usnęła, mimo że mam bezsenność, co jest najlepsze, ale usnę w ciągu dnia, nie w nocy, albo jestem w krainie szczęśliwości, czyli mówiąc krótko, jestem przyćpana i często nie pamiętam wielu rzeczy. Ale nie. Ministerstwo z powodu tego, że parę starszych osób przećpało, postanowiło wszystkim odebrać leki i robią teraz z tego gówno burzę, jak to mówią niektórzy. Kochani, w naszym kraju pacjent jest na samym dole drabiny pokarmowej. Pacjent, a szczególnie pacjent przewlekły. My jesteśmy zbędni, do nas się dokłada i najlepiej by było, gdybyśmy wszyscy zdechli na raz. Dlatego mówię zdechli celowo. Nie umarli, zdechli. Wielu z nas zdechnie w bólu, cierpieniu i w sytuacji, kiedy morfina nie pomaga, dlatego, że głupie ministerstwo wymyśla dawki zaniżone. Organizm się uzależnia i dochodzi do momentu, kiedy morfina też przestaje działać. Wiecie, co wtedy robi się z takimi pacjentami? Bo ja wiem. Zagadka. Jak w hospicjum pomóc pacjentowi, na którego nie działa morfina, a on wyje z bólu? Wiecie, co się wtedy robi? Okłada lodem. Ogłada się człowieka lodem i modli się, żeby szybko zdechł, zmarł. Były przypadki, kiedy pacjentów, i to nie jest rzadki przypadek, kiedy pacjentów, szczególnie onkologicznych, którzy już długo są na lekach przeciwbólowych, okłada się lodem przed śmiercią, bo morfina nie działa. A morfina nie działa nie dlatego, że lekarz nie chce dać, bo lekarze w hospicjum na ogół jeszcze mają sumienie, ale dlatego, że dostają zaniżone dawki, organizm się odparnia. I w pewnym momencie, każdy Wam to powie, kto bierze leki przeciwbólowe przewlekle, organizm się przyzwyczaja. I albo trzeba zmienić lek, albo zmienić dawkę. Problem zaczyna się w momencie, kiedy organizm nie toleruje większości leków. Albo już nie można zmienić dawki. I zobaczcie, wtedy możemy wypełnić ponownie ankietę z pytaniem, i co Wam jeszcze sprawia przyjemność? I jak myślicie, co Wam wtedy sprawi przyjemność? Kiedy sracie z bólu, rzygacie z bólu, kiedy Wam lecą zwieracze, kiedy już naprawdę Waszym jedynym marzeniem jest, żeby się to tylko skończyło. Macie już w nosie, czy pójdziecie do piekła, do nieba, do czyśćca, byle był koniec. I oczywiście nie chcecie też, aby rodzina to widziała. Słuchajcie, nie każdy z pacjentów bólowych odejdzie z uśmiechem na ustach. Tak jak niektórzy czyta się historię z hospicjum, no każdy odchodzi uśmiechnięty, rozanielony i wdzięczny. Nie, kochani. Wielu odchodzi zasranych, zaszczanych, zażyganych i cieszących się, że nareszcie się to kurwa wszystko skończyło, bo już nie boli. Nie boli, to nieważne. Kochani, w ministerstwie pracują urzędnicy, oni mają to w dupie. Politycy mają naród w dupie. Przerzucają się, kto jest winny za co, kiedy. Nawet już, jak to się mówi,
narzekamy, że wszystko jest przez to, że nie mieliśmy kolonii, że mieliśmy rozbiory, że mamy taki układ polityczny, taki układ, tu leżymy, tam leżymy, kochani. My zawsze mamy tysiące wymówek, ale po ostatniej debacie, którą widziałam, jak politycy, w czasie, kiedy ludzie potrzebują najwięcej pomocy i najwięcej kreatywnych rozwiązań, kreatywnych, to nie. Politycy przerzucają się hasełkami. Ty jesteś winny, nie, ty jesteś winny, nie, wy jesteście winni. Kogo to obchodzi w momencie, kiedy nie ma gdzie spać, co jeść, co pić, kiedy wszystko mu, jak to się mówi, dobytek jest zniszczony. To politycy się przerzucają odpowiedzialnością. Kochani, jak wiecie, ja lubię wschód. I powiem wam jedną rzecz. W Chinach, w kraju, który tak jest krytykowany przez niektórych naszych polityków z różnych względów, szczególnie ustrojowych, drony wykorzystywane są w budownictwie, w dostarczaniu materiałów. Drony. U nas nawet nie wykorzystali gołębi pocztowych, żeby ludziom pomóc. Kochani, wojsko późno rozstawiło namioty. W Chinach, tam gdzie był tajfun, tam gdzie często są trzęsienia ziemi, są rozwiązania, gdzie naprawdę, jak się patrzy, to my technologicznie jesteśmy daleko do tyłu. I nie dlatego, że nie mieliśmy kolonii, tylko dlatego, że mamy takich polityków, a nie innych. Kochani, słuchajcie, u nas się na ogół co 4 lata coś zmienia, albo co 8, w zależności jak niektóre partie wygrywają 2 razy z rzędu, niektóre raz z rzędu. Mogę powiedzieć jedno. Nie jestem fanką PiS-u, ale PiS pewne rzeczy obiecał i zrobił. Nie wiem, jak zrobił. Ja teraz mam wrażenie, że po ostatnich wyborach w ogóle nie ma rządu. Cisza, spokój, nic nie robią. Poza jednym. Rozśmieszają ludzi takich jak ja. Może robią coś więcej jeszcze, ale mniejsza z tym. Słuchajcie. Najlepsza rzecz dla pacjenta bólowego. Najlepsze pytanie. Najlepsze zalecenie. Co cię jeszcze cieszy w życiu? Kochani, pacjenci bólowi rzadko mają depresję. Owszem. My często mamy zmienne humory, my często jesteśmy zirytowani, zmęczeni, czasem wykończeni i rzeczywiście czasami te nasze myśli nie są optymistyczne. Ale dlaczego? Dlatego, że nas się tak traktuje. Nas tak, inaczej powiem, do tego zmusza nas państwo. Daje nam się, nie chcę używać brzydkich słów, ha pieniądze, daje nam się ha opiekę, daje nam się ha zniżki, daje nam się ha leczenie i daje nam się hu wsparcie. Lepiej nam wmówić depresję. Tylko kochani, jeśli macie ból z powodu depresji, każdy psychiatra powie wam jedno. Jak weźmiecie proszki na depresję, ból wam minie. Ale nie. Co was jeszcze w życiu cieszy? No kurwa, no pytanie no naprawdę, słuchajcie. Rozłożyło mnie na łopatki. Ale szczerze powiedziawszy, wbrew pozorom, ta ankietka, te pytania są tragiczne. To nie jest, ja się z tego śmieję, ale tak naprawdę to powinno być uznane za tragiczne. Dlaczego? Bo świadczy o jednym, że będą nam, jeśli tak dalej pójdzie, przykręcać środki przeciwbólowe. Będą nam ograniczać dostęp do nowoczesnego leczenia. Ja należę do pacjentów, którzy reagują zmiennie na leki, dlatego że mam twardzinę. Twardzina oznacza rozregulowaną autoimmunologię. Dziś wezmę lek, jutro po nim mogę mieć wszystkie reakcje alergiczne.
albo może mnie wykończyć. Ale, kochani, nam odbierając dostęp do leków, do leczenia bólowego, kochani, leczenie bólu nie jest łatwe. Zarządzanie bólem, co często się nazywa zarządzaniem bólem właśnie, ja nie lubię tego określenia zarządzanie bólem. Bólem się nie zarządza. Ból zarządza wami. I w momencie, kiedy zaczną wam zaniżać dawki leków, zaczną, nie wiem, dawać wam wszystkim pyralginę czy paracetamol, kochani, tak jak w Dorecie jest część paracetamolu większa i plus trochę opiatów. Kochani, opiaty, które ja biorę z Dorety, tam jest też paracetamol, ale dla mnie najważniejsze są opiaty. Ale powiem wam jedno, w momencie, kiedy zaczną nas leczyć zaniżonymi dawkami, powstanie coś, o czym każdy lekarz, nawet dziecko wie, że my się na to będziemy powoli regularnie uodparniać. I trzeba dawki leków zwiększać. Albo zmienić lek, tak jak powiedziałam. Więc ministerstwo, ludzie, którzy teoretycznie powinni znać się na medycynie, przynajmniej minister, a jeśli już nie zna się na medycynie, bo jest, nie wiem, po znajomości, to przynajmniej chociaż, żeby miał kogoś przy sobie, kto zna się na medycynie. Kochani, nie ma nic gorszego niż uodpornienie na lek. Nic gorszego. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie będziecie odporni na całe grupy leków, które zawierają ten sam składnik przeciwbólowy. A nie daj Boże, jeśli będziecie w sytuacji, kiedy już morfina na was nie działa. No niestety, nasi politycy, urzędnicy są kreatywni, ponieważ to ich nie boli, tylko nas. Więc daje nam się inaczej, stwarza nam się sytuację. Kiedy potem się ludzie dziwią i psycholodzy dziwią, i lekarze dziwią, i politycy dziwią, dlaczego mamy tyle samobójstw? Dlaczego nikt nie podaje statystyk, ile osób popełniło samobójstwo, bo już miało dość bólu? Ile osób popełniło samobójstwo, dlatego że im zabrano rentę? I nie mówię tu o osobach, które udają chorych. Kochani, ja doskonale wiem, że są cwaniacy, którzy mają po 10 dzieci i nagle udają wariata. Ale są osoby, które naprawdę są chore. Wystarczy spojrzeć na kartę. Na rentgen, na, jakby to powiedzieć, na wyniki badań. Lekarze wiedzą, kto udaje, a kto nie. Ja się zawsze śmieję z poradni, jak idę do lekarza i często słyszę, niech się pani rozluźni. Pani jest twarda. Pani jest spięta. Proszę się rozluźnić. A ja wtedy zawsze mówię lekarzowi, że ja już jestem rozluźniona. I jest dobrze, bo doszłam. Ale kochani, jest jedna rzecz. Ja to chyba wam opowiadałam. Daję wam przykład. Co to znaczy sztywne mięśnie? Po głupim Jasiu, lekarz miał mi zrobić punkcję. Pobrać płyn mózgowo-rdzeniowy z kręgosłupa. I kochani, wiecie co to znaczy sztywne mięśnie? Po 4 wkłuciu w kręgosłup lekarz zrezygnował. Dlaczego? Bo miałam tak sztywne mięśnie, że szybciej by igła pękła, niż gdyby lekarz pobrał płyn. I to samo często słyszę na zastrzykach przeciwbólowych. Proszę się rozluźnić. Albo pochylić. Nie mogę się pochylić i jestem rozluźniona. A lekarz mówi, proszę się rozluźnić. Kochani, rozluźnione mięśnie mam wtedy, kiedy jestem w stanie gdzieś dojść. Te 700 metrów.
To jest zajebisty dla mnie dzień. A teraz jeszcze Ministerstwo Zdrowia, łącznie na czele z minister, ministrą, czy tam kimś tam, mniejsza z tym, kto tam tym zarządza grajdołkiem, chce mnie pozbawić środków, które mnie uzależniają. Bo dbają o jakość mojego życia. Komfort, żebym nie była ćpunem. Kochani, zajmijcie się ćpunami, naprawdę tymi, co ćpają. Mi dajcie nowoczesne leczenie. Mi nie potrzeba nic więcej. Ale nie. Mnie się zabierze leki, da mi się tiktaki, a jak będę grzeczna, to może i mentosy. I będzie mi się wmawiało, że mam depresję. Kochani, w naszym kraju, jeśli tak będzie dalej wyglądało leczenie, będzie fala samobójstw. Bo daję Wam gwarancję, że każdy człowiek po pewnym czasie nie wytrzymuje. I jeśli jeszcze może, to jest gotowy na wszystko. To nie są łatwe decyzje i ja o tym wiem. Sama to przerabiałam i sama to przerabiam. Sama doskonale wiem, jaki to jest ból, kiedy się siedzi i nagle wszystko drętwieje, wszystko sztywnieje, wszystko boli, albo kiedy chcecie coś wziąć i Wam wszystko z rąk wypada. Kochani, zniszczyć człowieka jest bardzo łatwo. A większość urzędników, którzy tworzą te listy refundacji, którzy tworzą te zarządzenia, jak ma to działać, jakie są te zajebiste środki leczenia. Kochani, my nie mamy zajebistego leczenia. Owszem, niektórzy chwalą tą szybką ścieżkę onkologiczną. Ale u nas na przykład, pamiętam, był plakat, wisiał w przychodni twarze depresji. Depresja była chorobą modną, tak samo jak Hashimoto i inne rzeczy. Kochani, szkoda, że nie ma plakatu twarze bólu. Tylko wiecie co? Twarze bólu to byłby horror. Bo najlepiej by było jeszcze podłożyć do tego dźwięk. Krzyk bólu. Kochani, ból nie jest cichy. Ból to jest wycie, płacz, sranie pod siebie, sikanie pod siebie. I uwierzcie mi, mnie kiedyś, no niedawno, lekarz powiedział, że te środki, które ja biorę, powinnam brać maksymalnie 4 razy na dzień. Przeciwbólowe. Doretę. Kochani, w momencie, kiedy ja miałam ból jak diabli, wyłam, wkładłam, jak to się mówi, zagryzałam zęby na poduszce i wyłam do poduszki, żeby nie wyć sąsiadom. Kochani, ja dopiero po 6 proszkach miałam jako taką ulgę. Według instrukcji obsługi, czyli tego opisu leku, można wziąć maksymalnie 8. Według lekarza 4. Kochani, ja bym wzięła i 20, gdybym wiedziała, że przestanie mi boleć. Na szczęście po 6 poczułam lekką ulgę. I dlatego ja mam kalendarzyk, w którym notuję, ile biorę środków przeciwbólowych. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak macie silny ból, bardzo łatwo jest przedawkować leki. Jeśli się nie wie, ile ich się bierze. A wierzcie mi, że bierze się te leki tak. O, ręce Wam latają i myślicie tylko o jednym, żeby kurwa nie bolało. I wtedy, nawet jeśli nakreślicie tą jedynkę o tak, albo sobie kareseczkę postawicie, nieważne, że to będzie wężyk, ważne, że będziecie widzieli, ile tego wzięliście. Wtedy jeszcze jest szansa, że to będziecie kontrolować. Ale jeśli nie będziecie tego notować sobie, albo ktoś za Was nie zanotuje, nie będziecie wiedzieli, ile tego wzięliście. I będzie Wam chuj, wszystko jedno, byle nie bolało. Skutki uboczne, kurwa, par licho 6.
Nikt nie myśli o skutkach ubocznych. Nikt nie myśli o pewnych rzeczach, jeśli ma prawdziwy ból. Ma wtedy tylko jedną myśl w głowie. Żeby nie bolało. Więc pani minister, czy tam panie ministrze, czy tam urzędnicy, Ministerstwo Zdrowia i reszta. Pamiętajcie o jednym. Nie zadawajcie nam głupich pytań, co nam jeszcze w życiu sprawia przyjemność. Wy się lepiej zastanówcie, jak wdrażać nowoczesne leczenie. I co zrobić, żeby głupota urzędników i głupota polityków nie zabijały Polaków. Bo na razie za waszą głupotę i brak kompetencji, za to, że wam nie zależy na rozwiązaniach, tylko na przepychankach politycznych, kto winny, kto niewinny, to płacą ludzie. I tak jak ja, mam niewielu odbiorców. Jesteście ze mną i to jest super. Ale ludzi takich jak ja nie widać. To nie są przyjemne kanały. Ale zobaczcie, tereny popowodziowe. I tu najlepiej widać, jak politycy zarządzają obywatelami, państwem i jak im zależy na obywatelach. Oni mają w dupie, w momencie, kiedy powinni szukać rozwiązań, przerzucają się odpowiedzialnością. I za sam fakt takiej rozmowy w studiu, nie, ty jesteś winny, nie, ty jesteś winny, nie, wy jesteście winni. Wszyscy powinni wylecieć, bo oni zamiast mówić, powinniśmy zrobić to, musimy zrobić to, musimy zrobić to i na to mieć środki, to szukają idiotów i robią z siebie, kim oni nie są, takim politykiem każdy potrafi być. Ale słuchajcie, już od wielu lat robi się z nas nędzarzy. Każe nam się oszczędzać na wszystkim. Każe nam się płacić za wszystko. Niedługo pewnie jeszcze za powietrze i za smog. A prawda jest taka, że politycy mają w dupie, latają sobie samolotami na weekend do domu i ich ślad węglowy nie obchodzi. Ale jak krowy pierdzą, to jest problem. Politycy mają nas w dupie. I pacjentów, i naród. Im zależy na jednym. Na żłobie. Nie chcę obrażać świń, poszanuję świnie, bo przez wiele lat jadłam mięso świń. Ale powiem wam jedno. Nasi politycy są, pchają się do koryta. I nie obchodzi ich naród, ten, który napełnia te koryto. Bo to nasze podatki napełniają to wszystko. Im tylko zależy, żeby było jak najwięcej i jak najlepiej się dopchać i jak najwięcej nażreć. A to, czy ja się zesram z bólu, czy ktoś inny będzie wył z bólu, czy ktoś inny straci pracę, bo nie jest w stanie pracować, czy ktoś inny straci życie, bo popełni samobójstwo, to ich nie obchodzi. Wiecie dlaczego? Oni mnie nie znają. Ja będę ulgą dla państwa, jeśli umrę. O nic się nie będę upominać, o nic nie będę krzyczeć, na nic nie będę zwracać uwagi. Ale nie, kochani, nie umrę cicho. Trzeba krzyczeć i walczyć o swoje. Bo jeśli politycy, którzy zarządzają tym krajem, mają w dupie naród, to ja mam w dupie polityków. I to, że chcą mnie zabić, doprowadzić do samobójstwa, chcą mnie zmusić do życia jeszcze w gorszym standardzie niż teraz, to świadczy o jednym. Ja nie mam żadnego obowiązku wobec państwa, które mnie zabija jako obywatela. Nie mam. I nikt nie ma obowiązku. Może to zabrzmi dziwnie, ale słuchajcie, zabić człowieka jest łatwo. Zniszczyć rodzinę jest łatwo. Ale coś stworzyć, to trzeba umieć. Nie wystarczy dopchać się do żłobu i potem się przepychać, że
ten jest winny albo tamten. Takim politykiem, a nawet lepszym, to będzie świnia.